Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o dropach na Twitchu, czyli jak można zdobyć darmowe fanty do Shakes and Fidget właśnie poprzez oglądanie streamków na Twitchu. Już jakiś czas temu nagrywałem na ten temat film, ale od tamtej pory wiele się zmieniło, znamy już tak naprawdę schemat działania tych nagród, opowiem wam dokładnie jak można te nagrody zdobywać, gdzie je można zdobywać, co trzeba zrobić, no i tak naprawdę postaram się w tym filmie wszystko wyjaśnić, dlatego że non-stop dostaję pytania, jak zdobywać te dropy, non-stop są jacyś nowi gracze, którzy nie wiedzą, którzy na przykład grają już w tą grę długo, ale nie wiedzieli, że w ogóle coś takiego istnieje jak dropy. Dzisiaj postaram się wam wszystko wyjaśnić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, czy wy w ogóle wiecie, że coś takie jak dropy istnieje, czy je zdobywacie, czy nie zdobywacie, czy dopiero dzięki temu, że wrzuciłem taki film, się dowiedzieliście, że takie dropy są, chętnie sobie poczytam. No i dobrze, może na początku troszeczkę taka autopromocja, dlatego że u mnie na kanale na Twitchu można zdobywać dropy. Dokładnie tak, poprzez oglądanie mojej osoby właśnie na Twitchu, tak jak mówię, linki macie w przypiętym komentarzu do Twitcha, w opisie tego filmu, no i na Twitchu się nazywam po prostu NeutralSF, zaraz wam oczywiście to pokażę. Poprzez oglądanie moich streamów można zdobywać te dropy. No i ja na streamach się bardzo dobrze bawię, nie ukrywam, streamy zazwyczaj praktycznie codziennie są około godziny 14-15, do wieczora sobie siedzimy, no i mówię, ja na tych streamkach się świetnie czuję, jest bardzo dużo widzów z racji tego, że właśnie są dropy głównie dzięki temu, no i po prostu jest fajnie, jest fajna atmosfera i ja tego Twitcha staram się jak najbardziej rozwijać, dlatego że mówię, bardzo dużo frajdy mi to sprawia. No i teraz tak, jeżeli chodzi stricte o Twitcha, to ten film nagrywam wam w poniedziałek, wy go pewnie dostaniecie we wtorek, dlatego że na streamie poniedziałkowym, czyli wczoraj, rozstrzygnęliśmy giveawaya marcowego i w tym momencie pewnie na ekranie pojawia wam się screen, gdzie są wypisani zwycięzcy tego giveawaya marcowego. Przypominam, on wystartował tydzień temu w poniedziałek, no i mieliśmy do wygrania albo 2 razy 200 PSC, czyli 2 razy 200 zł paysafe carda, albo 2 razy grzybki za 200 zł. No i wiadomo, ja to wszystko robię na żywo, na streamie wyłaniam tych zwycięzców i po prostu się z nimi kontaktuję, no i osoba, która wygra, wybiera, czy chce PSC 200 zł, czy chce grzybki za 200 zł. To jest jakby już indywidualna sprawa. Więc teraz pewnie widzicie zwycięzców. No i oczywiście informuję, że w momencie rozstrzygnięcia tego giveawaya marcowego już zamykam swojego Excela, usuwam go i zaczynam prowadzić nowego, bo w kwietniu pewnie będzie kolejny giveaway, który pewnie też będzie na 2 razy 200 PSC, ewentualnie 2 razy grzybki za 200 zł. Więc tak jak mówię, już można do mnie wysyłać kolejne screeny, jak używacie kodziku neutral na stronie homesyfygamy.net, wszystko macie na banerku nade mną, no i po prostu co miesiąc ode mnie są giveawaye za wsparcie właśnie tym kodem twórcy i co miesiąc są rozstrzygane na Twitchu. Ja wam się staram w filmach również mówić, kto wygrał, żeby nie było wątpliwości, tak więc tak to wygląda, co miesiąc to jest, co miesiąc to się zazębia, więc zawsze do mnie można screeny wysyłać, bo po prostu do jakiegoś giveawaya zawsze takowy screen trafi, tu jakby żeby była jasność, że takie rzeczy się dzieją na Twitchu, ale oczywiście na kanale również to ogłaszam. No i teraz jest kolejna sprawa, teraz tak naprawdę coś, na co wpadłem kilka dni temu, mianowicie konkurs tak zwany na stanowisko gamingowe. Tutaj mam dla was przygotowanego screena, może wam go troszeczkę powiększę. Ogłosiłem go chyba w sobotę, jak się nie mylę, albo w piątek, już nie pamiętam. W każdym razie wielki konkurs na stanowiska gamingowe. Postanowiłem troszeczkę urozmaicić te streamy na Twitchu, żeby coś się działo. Ostatnio przez przypadek tak naprawdę wysyłaliście mi swoje zwierzaczki, no i te zwierzaczki pokazywałem na streamie i to nie był żaden konkurs ani nic, tylko po prostu widzowie się chcieli pochwalić swoimi pieskami, kotkami, króliczkami i tak dalej. No i sprawdzaliśmy sobie to na streamie, pokazywałem i mówiłem, od kogo jest dane zdjęcie. No i właśnie to zrodziło mi w głowie pewien pomysł, mianowicie różne konkursy na Twitchu, które teraz będą regularnie. Z racji tego, że jest tam dużo osób, że fajnie się bawimy, to fajnie będzie ten czas urozmaicić właśnie na jakieś konkursy. No i pierwszym konkursem, jaki mi przyszedł do głowy, to jest wielki konkurs na stanowiska gamingowe, czyli po prostu zdjęcia, jak wygląda wasze stanowisko, gdzie sobie gracie, pracujecie, po prostu miło spędzacie czas, chillujecie i tak dalej. Jak to wygląda, jak wygląda wasze biurko, wiadomo, myszka, podkładka, monitory, wszystko. Można się tym pochwalić, można do mnie na Discordzie wysłać zdjęcia wiadomości prywatnej. Ja mam specjalny folder, dopisuję każdego. No i tak naprawdę tyle i na tym to polega. No i teraz oczywiście przeczytam, żeby nie było. Siemanko, postanowiłem zorganizować
organizować konkurs na stanowiska gamingowe, który zostanie rozstrzygnięty na Twitchu w dniu 29 marca w piątek, podczas transmisji na żywo w godzinach wieczornych. Do tego dnia możecie wysyłać mi swoje stanowiska, przy których sobie giercujecie, pracujecie, miło spędzacie czas. Ważne, zdjęcia stanowisk wysyłacie mi na PW tutaj na Discordzie. Ważne, aby zdjęcie zawierało wasz nickname i miło by było, aby znajdowało się na nim również jakieś nawiązanie do mojej osoby lub gry Shakes and Fidget. Wybór najlepszych stanowisk będzie należał do jury, w którego skład wchodzę ja oraz moja narzeczona. Następnie widzowie spośród 7 wybranych przez nas stanowisk wybiorą, które wygrywa, które zajmuje drugie miejsce itp. Nagrody. Za pierwsze miejsce jest kod na 250 grzybków, za drugie miejsce jest kod na 100 grzybków, no i za trzecie, czwarte, piąte, szóste i siódme miejsce jest po kodzie na 50 grzybków. Życzę mi jej zabawy i czekam na wasz zdjątka. No i właśnie, tak naprawdę, no wystarczy zrobić zdjęcie swojego stanowiska. Wiadomo, że nikt nie będzie na potrzeby tego konkursu, nie wiem, jakoś zmieniał tego stanowiska, przebudowywał, zamawiał nowych rzeczy czy coś, bo to nie o to w tym chodzi. Wystarczy zrobić zdjęcie, może ewentualnie posprzątać, żeby to ładniej wyglądało. Zrobić zdjęcie, wysłać mi na PW, no i 7 osób wygrywa. Tak na dobrą sprawę 7 osób wygrywa. My będziemy to oceniać, wybierać najlepszą siódemkę. No i potem widzowie będą głosować, kto zajmie pierwsze miejsce, drugie miejsce i tak dalej. I to wszystko będzie się działo na streamie. Po co o tym mówię? Ano po to, żeby was zachęcić, żebyście wbijali na Twitcha. Dlatego, że tak jak mówię, dużo rzeczy się tam dzieje. Taki główny, powiedzmy, content nadal zostawiam na YouTube'a, czyli jakieś klikanie lochów. Ewentualnie robię to na streamie, potem to montuję, wycinam i wam wrzucam na YouTube'a. Więc oczywiście YouTube'a nie porzucam, w dalszym ciągu będzie rozwijany. No ale mimo to, za szybko chcę mówić, już nie mam oddechu. Mimo to chcę również na Twitchu jakieś takie urozmaicenia wprowadzać, bo bardzo dobrze mi się tam siedzi. Więc zapraszam do wzięcia udziału w tym konkursie na stanowiska gamingowe. Zapraszam na Twitcha mojego, zapraszam po zdobywanie dropów na tym Twitchu, posiedzenie po prostu na streamkach, po rozmowę, bo wiadomo, na filmie na YouTubie jak to nagrywam, no to telecin longiem, mam jakiś tam plan na ten film, a na Twitchu sobie siedzimy, chillujemy, klikamy aweczkę, rozmawiamy, dobrze się bawimy, żartujemy, więc zapraszam serdecznie każdego i po zdobywanie dropów i oczywiście po wzięciu udziału w jakichś tam konkursach i bycie aktywnym w tym community Twitchowym. Zapraszam serdecznie i tak naprawdę tyle, to wszystko. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o taką autopromocję. Zapraszam was na mój kanał. No i teraz sobie płynnie przechodzimy do tego, jak zdobywać te dropy na Twitchu. Co to są w ogóle dropy na Twitchu? To są po prostu takie nagrody. Już wam tutaj pokazuję, jak to wszystko wygląda. Natomiast od czego powinniście zacząć? Powinniście przede wszystkim zacząć od założenia konta, jeżeli nie macie, na stronie twitch.tv. Wpisujecie sobie w przeglądarkę coś takiego, twitch.tv, cyk. Wchodzicie na tą stronę i tam się rejestrujecie. Jest to taka strona, porównajmy ją do YouTube'a, tylko że YouTube jest bardziej do wrzucania filmów. Oczywiście wiadomo, na YouTube też są streamy, czyli transmisje na żywo, jakieś tam shortsy, no na YouTube jest tak naprawdę wszystko, a Twitch jest taką platformą głównie do właśnie streamowania, czyli do nadawania na żywo i bardzo dobrze w tym celu się sprawdza. Tutaj akurat Twitch myślę, że póki co jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o streamowanie, jeżeli chodzi o robienie live'ów, nadawanie na żywo. No i właśnie, zakładacie tam sobie konto i co robicie jako kolejne? Jako kolejne wchodzicie sobie w opcje na waszym koncie, czyli jak jesteście, powiedzmy, no załóżmy tutaj na W50, jak ja jestem, wchodzicie sobie w lewym dolnym rogu w opcje, czyli w to kółeczko zębate, cyk, no i wchodzicie w zakładkę konto Shakes and Fidget. Zjeżdżacie na dół i macie coś takiego jak dropy na Twitchu. Jak widzicie, ja mam tutaj połączone z kontem Twitch Neutral SF, czyli z moim kontem, z którego ja streamuję, no ale jak wy nie będziecie połączeni, to tutaj na dole będziecie mieli opcję połącz. Jak klikniecie to połącz, to wam tam wyskoczy przekierowanie do Twitcha, najprawdopodobniej się będziecie musieli zalogować, wyrazić zgodę, tam kliknąć autoryzuj albo coś takiego, no i wam na spokojnie to wasze konto ogólne Shakes and Fidget połączy właśnie z Twitchem. No i tyle. I tak naprawdę tyle wystarczy, żeby te dropy zdobywać i zasada dropów jest taka, że dropy dostajecie na każdą postać połączoną z waszym ogólnym kontem Shakes and Fidget. Więc jak ja tutaj mam ogólne konto Shakes and Fidget Neutral i do niego mam podpiętych na ten moment 9 postaci, na których sobie aktywnie gram, no to po prostu jak zdobędę jakieś dropy, to te dropy lecą na każdą moją postać podpiętą pod to ogólne konto Shakes and Fidget. Czyli no na 9 postaciach po prostu te dropy dostanę. No i jak te dropy wyglądają? Pokazuję wam się takie ikonko, taki pop-upik powiedzmy. W ogóle działa jeszcze kod ten
ten, który był wczoraj, jak ja to nagrywam, poczekajcie, żeby wam tu zaprezentować. Tak, działa, zobaczcie, tutaj mamy akurat kodzik, kto był na Discordzie, kto jest na Discordzie, ten wie, że z okazji Dnia Świętego Patryka był właśnie taki kod na 200 szczęśliwych monet, no i po odebraniu takiego dropu z Twitcha właśnie wam taki pop-up wyskakuje na każdej waszej postaci, no i macie jakąś tam nagrodę, macie pokazane, co dostaliście, no i klikacie kontynuuj i dostajecie po prostu takową nagrodę za oglądanie tych streamków na Twitchu. I to jest tak naprawdę wszystko, to jest cała filozofia. No i teraz tak, jak już połączycie sobie to konto właśnie, konto ogólne Shakes & Fidget z tym na Twitchu, no to powinniście mieć tu napisane, połączono z kontem Twitch, wasz nickname na Twitchu, no i tu akurat już jest wszystko ok. Później sobie wchodzicie na Twitcha. Ja wam to również zaprezentuję, żeby nie było wątpliwości. Cyk, jak widzicie, jestem teraz na swoim kanale na Twitchu. W tym momencie jestem offline, mamy tutaj mój kanał, ja mam zawsze w tytule dane, że są dropy włączone, mam to napisane, który aktualnie set jest, na przykład teraz był 1-3, dzisiaj startuje 2-3, zaraz oczywiście przejdę do tego, jak te sety działają i jak to wygląda. Mam zawsze w tytule, że dropy po prostu są włączone, żeby nie było wątpliwości, że na moim kanale również takowe dropy można zdobywać. No, więc mówię, tutaj jesteśmy na naszym kanale, w sensie na moim kanale. Mamy jakieś tam banerki i to wszystko. No i wchodzimy sobie w prawy górny róg na wasz awatar. W sensie, no ja tutaj mam awatar ten swój z Shakesa. Wy jak założycie nowe konto, raczej nie będziecie mieć żadnego awatara. Tak czy inaczej wchodzicie w prawy górny róg właśnie w to kółeczko. No i macie zakładkę dropy i nagrody. Klikacie sobie te dropy i nagrody. No i macie, najlepiej wejść od razu we wszystkie kampanie. Tutaj sobie klikacie wszystkie kampanie. To jest trochę przycięte, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. No i tu jest bardzo dużo gier, które właśnie takowe dropy na Twitchu ma. No i tu jak widzimy jest Shakes & Fidget. Mamy zawsze napisane, od kiedy dana kampania jest, do kiedy. No i tutaj można to sobie rozwinąć i zobaczcie. W tym momencie jak ja to nagrywam, mamy set 1-3. Jak to wleci we wtorek, to już będzie również 2-3 dostępny. No i mamy nagrody, mamy tutaj szczęśliwe monety, mamy kamień do twierdzy, mamy golda, mamy paczkę potek, mamy tutaj paczkę do kowala, czyli surowce do kowala, mamy oczywiście duszę, no generalnie jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. Tu mamy napisane, jak zdobyć drop, czyli musimy oglądać jakiś kanał na żywo. Jeżeli chodzi o Polskę, to tylko ja mam dropy, więc jestem jedyny z Polski, streamuję bardzo dużo godzin, w tym momencie mamy połowę marca, troszeczkę ponad połowę, już mam 110 godzin przestreamowane, więc to jest sporo. No i po prostu mamy napisane, które kanały biorą udział właśnie w tych dropach. Między innymi jestem tu ja, tak jak mówię, jako jedyny z Polski. No i musimy oglądać przez 30 minut, żeby dostać tą nagrodę. To mamy wszystko napisane. Przez 30 minut, żeby dostać kolejną. Generalnie zazwyczaj każdy taki set, takie sety są 3 co tydzień, zajmuje nam około między 2,5 a 3 godziny, żeby zebrać wszystkie nagrody z danego setu. No i właśnie, tutaj macie postęp i odbieranie, wszystko możecie sobie sprawdzić. No i jak macie połączenie, to jest wszystko git. Jeżeli macie połączono, to te dropy powinno wam naliczać. Jeżeli chodzi o naliczanie tych dropów i jak wam się zacznie coś tam naliczać, to będziecie mieć to właśnie w tej zakładce po lewej stronie, czyli ekwipunek. No i jak widzicie, ja tutaj mam 4% do tego dropu, 7% do tego, 23% do tego. No ja tego najczęściej nie odbieram, więc u mnie to wygląda tak, jak wygląda. I właśnie, jak te procenty się nabijają? Po prostu poprzez siedzenie na streamie. Wchodzicie do mnie na streama i siedzicie i tyle, możecie robić coś innego. Generalnie warto kontrolować na bieżąco ten progres tych dropów, bo często ludzie mi mówią, że coś im nie nalicza, że siedzą od godziny na streamie, a mają 2% dopiero na przykład. Jak zmutuje się streama, to też często nie nalicza, więc jak już ktoś chce mutować streama, to chyba lepiej zmutować tutaj kartę po prostu całą ze streamem, aniżeli mutować streama bezpośrednio poprzez Twitcha, poprzez ten odtwarzacz na Twitchu. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Tak czy inaczej, no na bieżąco najlepiej kontrolować właśnie te dropy, mieć gdzieś tam otwartą tą zakładkę dropy i nagrody, właśnie ten ekwipunek, i sobie tutaj odświeżać i sprawdzać, czy na pewno wam procenty lecą, żeby nie było tak, że można oczywiście zostawić i iść, nie wiem, na spacer i wrócić za 3 godziny i raczej te dropy wam się nabiją, ale no żeby nie było takiego czegoś, że na marne powiedzmy 3 godziny wam chodził komputer, no a wam się w ogóle dropy nie nabiły, to lepiej po prostu albo brać udział aktywny w streamie, albo chociaż sobie sprawdzać regularnie ten postęp, żeby nie było, że on wam się nie nabija. Czasem trzeba się przelogować na Twitchu, czyli po prostu wylogować, zalogować. Czasem powiedzmy trzeba zmienić przeglądarkę, odpalić na incognito te dropy, wtedy zaczynają działać. No generalnie te rzeczy, jak zazwyczaj mówię komuś na streamie, żeby zrobił i to robi, to mu pomagają, więc mówię też wam na odcinku. No i tyle. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o dropy, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko
powiedzmy, tutaj działa. Zaraz oczywiście przejdę do setów, no ale jest to dość proste, nie jest to skomplikowane, wszystko macie napisane, zawsze można wejść na streama, dopytać, ale właśnie po to nagrywam ten film, żeby już takich pytań nie było i żebyście na spokojnie sobie to ogarnęli i mogli zaczynać te dropy zdobywać, po prostu najzwyczajniej w świecie. Ja tutaj mam wszystko połączone, jak widzicie, i generalnie wszystko mi działa. Dobrze, więc tyle jeżeli chodzi stricte o Twitcha. Można to już sobie oczywiście wyłączyć, w sensie ja to mogę wyłączyć i to wam wyłączyć. No i teraz przechodzimy do tych setów. O co chodzi z tymi setami, kiedy są dane dropy, jak to po prostu wygląda. Już wam tutaj pokazuję, specjalnie poprosiłem jednego z widzów, żeby mi porobił screeny, swoją drogą Lukasa, jeżeli ogląda, to pozdrawiam. No i mamy dropy, jak widzicie mamy dropy. Kiedy startują dropy, jak to wygląda? Dropy startują zawsze w piątek o godzinie 16. W piątek o godzinie 16 jest pierwszy set dropów, czyli set 1 na 3. No i on zawiera, zazwyczaj te same nagrody są w każdym secie, więc on zawiera, jak widzicie, paczkę ze szczęśliwymi monetami, z kamieniem właśnie do twierdzy, z goldem, z podkami, z surowcami do kowala, no i z duszami. Te nagrody nie są jakieś powalające, tamtych szczęśliwych monet jest chyba, nie wiem, 50 albo coś koło tego, albo 100. W każdym razie, no wiecie, dużo osób narzeka, że a mogłoby być więcej, a coś tam. No to jest po prostu, to są nagrody za sam fakt odpalenia na przykład mojego streama w tle. To nie musicie nic zrobić, on po prostu sobie gdzieś tam leci w tle, wy możecie sobie grać w coś, robić coś, pracować, cokolwiek, dostajecie to za darmo, tak jakby, nie? Za samo odpalenie streama, więc jakby no tutaj też nie ma co oczekiwać nie wiadomo czego, ale zawsze to są jakieś bonusy dla waszego konta za darmo, więc no moim zdaniem, skoro dają za darmo, to warto jest to sobie zebrać, po prostu. Wiadomo, że ludzie zawsze będą narzekać, że za mało, że mogliby dać więcej, no ale tu jakby rozumiecie. No i właśnie, taki drop startuje zazwyczaj w piątki o godzinie 16, no i jest to set 1 na 3, zawiera to, co widzicie na screenie. No i macie niżej napisane, ile musicie oglądać streama z dropami, żeby dostać poszczególną paczkę. Czyli na przykład tutaj 2,5 godziny, żeby dostać tą paczkę potek, więc no jakby set pierwszy w 2,5 godziny oglądania możecie cały zebrać. Tak to wszystko finalnie wygląda. Dalej mamy set 2 na 3, który startuje zazwyczaj w poniedziałki o godzinie 17. No i tutaj mamy znowu jakiś set potek, komplet potek powiedzmy. Mamy jakieś właśnie surowce do twierdzy, tu już jest cała paczka, więc mamy i drewno, i kamień, mamy również oczywiście metal, mamy Twitch Achievement. Co to jest Twitch Achievement? Twitch Achievement, już wam tutaj pokazuję, to jest to osiągnięcie do klaserka, które ostatnio dodali. Lucky Drop. Obejrzyj transmisję z gry Shakes and Fidget na platformie Twitch i zdobądź Lucky Drop. Więc to jest właśnie Twitch Achievement i on znajduje się w secie 2 na 3. No i mamy jeszcze, to jest w ogóle bardzo, powiedzmy, bardzo fajne, nie? I bardzo dużo osób no, jest zachwyconych, że coś takiego jest. Mamy oczywiście tą potkę nieśmiertelkę tak zwaną, która daje 25%, dobrze pamiętam, 25% do punktów życia chyba, tak? Jezus. Tak, dokładnie, 25% do punktów życia. No i tą potkę możemy zdobywać co tydzień, dlatego że te dropy zaczynają się co tydzień w piątki o 16, potem jest ten set 1 na 3, w poniedziałki o 17 jest 2 na 3, w środy o 17 jest 3 na 3 i potem od piątku od nowa. I to się jakby zazębia, więc co tydzień macie nieśmiertelkę, więc ta potka jest, można powiedzieć, permanentna. Dla graczy free to play wydaje mi się, że bajka. No i tutaj musimy oglądać przez 2 godziny tylko streamka, aby zdobyć właśnie cały set 2 na 3. No i potem mamy set 3 na 3. I tutaj już musimy przez 3 godziny oglądać. No i mamy po pierwsze grzybka. Ten grzybek to jest tylko i wyłącznie jeden grzybek, więc no nie za dużo, ale jednego grzybka za darmo dostajemy. Dostajemy, jak widzicie, kryształy do kowala, dostajemy drewno do twierdzy, dostajemy klepsydry, tych klepsydr jest chyba 40 i dostajemy ramkę tą taką twitchową. Jak wygląda ta ramka twitchowa, już wam tutaj pokazuję. Żeby ją ustawić, wchodzimy sobie również w opcję gry w lewym dolnym rogu. To jest to kółeczko zębate. No i tutaj mamy ramkę dla twojej postaci. Ja mam do wyboru albo złotą, albo właśnie tą twitchową. Jak sobie ustawię tą twitchową, to ona wygląda właśnie w taki sposób. Niektórym się podoba, niektórym nie. Jest to kwestia indywidualna, ale taką rameczkę również za oglądanie streamków na Twitchu można sobie dostać. No i tak naprawdę tyle, więc mówię, w poniedziałek o godzinie 16 startuje cała kampania dropów, kończy się zazwyczaj w czwartek o godzinie 23.59, czyli powiedzmy o północy, no i od piątku od 16 jest od nowa, więc tak naprawdę tylko 16 godzin od piątku od północy do godziny 16 nie ma żadnych dropów.
a później już są od nowa. To jest jedyne 16 godzin w tygodniu, można by powiedzieć, kiedy dropów na Twitchu nie ma. I teraz ważne, trzeba zdobywać te sety po kolei, więc jeżeli powiedzmy dowiecie się dopiero teraz, we wtorek, że takie dropy istnieją, założycie konto na Twitchu, wszystko sobie połączycie, to będziecie lecieć od seta 1 na 3. Najpierw musicie zebrać 1 na 3, jak go całego zbierzecie, to potem wam leci 2 na 3. Ale nie jest tak, że na przykład jak set 1 na 3 wychodzi w piątek o godzinie 16, a potem w poniedziałek o 17 2 na 3, to ten 1 na 3 już jest jakby nie do zdobycia, już się usuwa. Tylko można go w dalszym ciągu zdobywać. Więc na przykład jak ja robię streama powiedzmy w czwartek, który trwa 10 godzin, ostatnio tak zrobiłem od godziny 14 do północy, żeby sobie na pewno każdy dropy zdobył, to tak naprawdę w trakcie trwania jednego takiego streama można wszystkie sety zdobyć. Czyli w czwartek na sam koniec, jeżeli ktoś to totalnie przegapił. Dlaczego? Ano dlatego, że tu mamy 2,5 godziny, tu mamy 2 godziny i tu mamy 3 godziny, czyli to jest 7,5 godziny, żeby zdobyć wszystkie sety dropów. W czwartek już wszystkie sety dropów są jakby dostępne, a w zasadzie już od środy od godziny 17. No i właśnie na takim 10-godzinnym streamie można wszystkie sety zdobyć, więc to jest jakby, no myślę, że dość logiczne, proste i myślę, że naprawdę fajne. No i tyle, chyba wam wszystko powiedziałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do dropów, to piszcie w komentarzu. Oczywiście postaram się pomóc odpowiedzieć. Wpadajcie na streamy przede wszystkim, wpadajcie na twitch.tv/neutralsf, tak jak macie zresztą tutaj w moim opisie postaci napisane. Wpadajcie na streamy, zdobywajcie dropy, bierzcie udział aktywny w community, bo bardzo mocno się ostatnimi czasy na Twitchu to community rozrosło, w dalszym ciągu się rozrasta, więc zapraszam każdego serdecznie, bo myślę, że streamy są fajne. Bardzo dużo osób mi pisze, że bardzo miło spędza czas na tych streamach, fajnie można pogadać, mimo że ja na przykład tylko klikam jakieś tam poboczne rzeczy w Shakesie, to i tak ludziom się to podoba, bo uważam, że jestem taką osobą, z którą się fajnie spędza czas. Tutaj może powiem troszeczkę tak, może mogę zabrzmieć jak ego top, o może w tym sensie. Ale no, mimo wszystko jak ktoś dłużej posiedzi na streamach, zrozumie mój żart, zrozumie to, że często się posługuję ironią, taką, no po prostu często mówię jakieś głupoty totalne i jak ktoś wejdzie i jest nowy na tym streamie, to może pomyśleć, że to naprawdę, ale jak posiedzi dłużej, to zrozumie, że ja bardzo często właśnie mówię coś ironicznie, żartem, śmieję się z widzami, mamy naprawdę bardzo dobry kontakt, kto siedzi na tych streamach często, ten też mnie zna i wie jak to wszystko u mnie działa, więc jakby zapraszam serdecznie posiedzieć, zobaczyć i myślę, że może wam się spodobać, a przy okazji dostaniecie dropy na swoje konto, na swoje konta, na swoje postacie w Shakesie. Tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem tutaj na YouTubie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie, piszcie w komentarzach, czy już zdobywacie dropy, czy dzięki temu, że nagrałem ten film, dopiero zaczniecie je zdobywać. Jestem ciekaw, jak to wygląda. I tyle. I tak naprawdę tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!